W naszym świecie jest pełno ugrupowań aktywistów, walczących o prawa ludzi, zwierząt lub podobne im ruchy, mające na celu naświetlenie jakichś problemów ludzi. W uniwersum Fundacji SCP oczywistym jest, że znajdzie się grupa, która będzie walczyć o prawa bytów anomalnych. Taką grupą, zrzeszającą anomalie i działającą w pozornym chaosie, jednak osiągającą stosunkowo duże sukcesy, jest Ręka Węża. Jesteśmy ruchem, zjednoczeni wspólnym wyznaniem. Ludzkość i inne stworzenia znanych nam światów nie zasługują na bycie trzymanym w ciemności i ignorancji. Tak prezentuje się motto Ręki Węża, które łącząc się ze wszystkimi uciśnionymi anomaliami wszechświata, stara się im zapewnić lepsze jutro. Ich głównym celem jest, w opozycji do fundacji i innych organizacji jej pokroju, pokazać światu to, co anomalne i pozwolić humanoidalnym anomaliom na dołączenie do społeczeństwa. Jednocześnie sprowadza się to do tego, że w gronie Ręki spotkamy zarówno przedstawicieli Homo sapiens, jak i ras pochodzących z innych wymiarów, bądź będących anomalnymi mieszankami znanych nam gatunków. Ponownie, w przeciwieństwie do większości organizacji z uniwersum, Ręka Węża nie ma ustalonej hierarchii. Sami o sobie mówią, iż są bardziej luźnym ruchem politycznym niż stałą organizacją. Oznacza to, iż o członkostwo Ręki jest naprawdę łatwo. Wystarczy identyfikować się z nią, a możesz się już uznawać za ich członka. Nie możemy jednak przez to rozumieć, że Ręka Węża jest pogrążona w ciągłym chaosie. Wręcz przeciwnie, ich ruch jest podzielony na mniejsze lub większe zorganizowane frakcje, poszczególne odłamy, niektóre bliższe oryginalnej doktrynie Ręki, a inne radykalnie stosujące się do własnych, brutalnych zasad. Nie znamy tożsamości większości ich członków, jednak wiemy z pewnością, że jednemu z tych radykalnych odłamów przewodzi osoba tytułowana LS. Związana jest ona ze zniknięciem i zniszczeniem paru obiektów SCP. Znana jest ze szczególnej nienawiści kierowanej względem fundacji. Więcej o tożsamości LS i jej dokonaniach omówię w dalszej części filmu, ponieważ wpierw warto omówić asa w rękawie Ręki Węża, czyli dostęp do ogniwa spajającego wszystkie rzeczywistości i linie czasu, jakim dane było istnieć w naszym wszechświecie. Mowa tu o Bibliotece Wędrowca. Połączona tak zwanymi drogami ze wszystkimi światami, Biblioteka Wędrowca to miejsce spotkań członków Ręki Węża. W bibliotece znajduje się cała istniejąca wiedza. Dosłownie wszystkie książki, które zostały napisane, zostaną napisane, a nawet te, które nigdy nie zostałyby napisane w żadnej linii czasu. Biblioteka Wędrowca posiada swoją własną stronę wiki, na której publikowane jest wiele różnych opowiadań. Mają one mniejsze ramy ograniczające styl pisania niż Fundacja SCP, co czyni je bardzo różnorodnymi. Wartym wspomnienia jest, iż Ręka Węża nie operuje biblioteką, a jedynie w niej stacjonuje i przeprowadza spotkania. Została ona przez nich odkryta na nowo w roku 1967, po tym jak dostęp do niej został im odebrany lata wcześniej. Od tego momentu przyjęli ją jako schronienie, a na chwilę obecną szacuje się, że mają jedynie dostęp do światów i wiedzy z paru dekad w przyszłość i przeszłość. Jednak nie jesteśmy w stanie potwierdzić tych informacji. Biblioteka kieruje się paroma prostymi zasadami. Zwracaj książki na czas. Nie niszcz książek. Nie kradnij książek. Nie niszcz mienia biblioteki. Nie krzywdź osób przebywających w bibliotece. Osoby, które złamały którąś z tych zasad, stają się bibliotekarzami. Bibliotekarze to istoty opiekujące się biblioteką i jej mieniem, a do ich grona zaliczamy trzy rodzaje stworzeń. Archiwiści służą przy biurkach w sali głównej biblioteki. Nie posiadają oczu, ale instynktownie wiedzą, gdzie znaleźć poszczególne księgi. Rozdają także karty biblioteczne, wydają książki i śledzą, kto jest w posiadaniu jakiej na chwilę obecną. Jeśli zerkniesz za biurko, zauważysz, że nie posiadają nóg i są bezpośrednio połączeni z krzesłami, które zakorzenione są w marmurowej podłodze. Paziowie to istoty, których zadaniem jest ponowne umieszczanie książek na swoje miejsca. Mają od 6 do 10 ramion, powyginane nogi i przysadziste ciała, co czyni z nich doskonałych wspinaczy, którzy są w stanie dotrzeć na najwyższe półki bez potrzeby korzystania z drabiny. Rzadko kiedy dotykają ziemi. Docenci prowadzą gości przez bibliotekę, wskazując im, gdzie można znaleźć poszczególne książki, a także przemierzając szeregi regałów w poszukiwaniu osób, które naruszyły zasady. Są całkowicie milczący, gdyż nie posiadają ust. Tam, gdzie powinna znajdować się ich lewa ręka, rośnie łańcuch połączony z niegasnącą mosiężną latarnią. Docenci działają jako pierwsza linia obrony biblioteki przed wrogimi bytami. Niektórzy twierdzą, że potrafią wyczuć obecność wrogich istot, nim te przemierzą którąś drogę w stronę biblioteki, choć to stwierdzenie jest co najmniej kontrowersyjne. Skoro jesteśmy przy drogach, tym mianem określa się przejścia, którymi różne światy i rzeczywistości są połączone.
Biblioteka stanowi połączenie wszystkich istniejących dróg. Każda z dróg to swego rodzaju brama, która może być dosłownie wszystkim. Od dosłownej bramy po choćby lustro. Aby przez nie przejść, musisz zapukać, to znaczy wykonać pewne określone działanie lub spełnić konkretne kryteria, na przykład zagwizdać, przynieść siedmiolistną koniczynę albo coś w ten deseń. Pukasz do drogi, przechodzisz przez nią i znajdujesz się w innym świecie. Nie wszystkie drogi prowadzą do biblioteki. Niektóre z nich prowadzą do innych światów, inne do kolejnych miejsc w świecie, z którymi przechodzisz. Największe umysły wszechświata, w tym te z ręki węża, próbując zrozumieć sposób działania dróg, poległy. Jeśli istnieje stojąca za tym logika, nie została jeszcze odkryta. Jedną z osób, które dostały się i skutecznie korzystały z biblioteki wędrowca, jest wcześniej wspomniana LS, której tożsamość ustalono jako Alison Chao, Czarna Królowa, córka doktora Gearsa, która w nienawiści do ojca, który ją opuścił i organizacji, dla której pracuje, dołączyła do ręki węża i w przeciwieństwie do większości jej członków o stosunkowo łagodnym podejściu i ideologii, aktywnie działa przeciwko fundacji SCP i globalnej koalicji okultystycznej. Spekuluje się, że Czarna Królowa często współpracuje sama ze sobą, a właściwie wieloma swoimi kopiami, które spotykają się w bibliotece wędrowca i omawiają plany działania. Same siebie nawzajem określają mianem siostrzyczek, Little Sisters, czyli LS. Do Czarnej Królowej należy SCP-268, czapka lekceważenia, którą wykradła z rąk fundacji. SCP-268 po założeniu sprawia, iż jej nosiciel przestaje być zauważalny, a wszelkie informacje o nim znikają z umysłów osób w jego otoczeniu. Nosiciel może się nadal komunikować z osobami w okolicy i zostawiać po sobie znaki obecności, jednak tuż po ich zaobserwowaniu zostaną one zapomniane przez osoby postronne. SCP-268 była używana przez fundację w tajnych misjach, jednak ukrócono to przedsięwzięcie w momencie, gdy personel zapominał o istnieniu agentów, w których posiadaniu znajdowała się akurat czapka. Efekt czapki zdaje się pozostawać na użytkowniku jakiś czas po jej zdjęciu, a im dłużej jest ona przez nich noszona, tym bardziej efekt ten się nasila, sprawiając, że dana osoba praktycznie przestaje istnieć dla swojego otoczenia. Pewnego dnia kapelusz po prostu zniknął, a została po nim jedynie notatka. Dzięki, potrzebowałam z powrotem swojej czapki. Podpisano LS. Kolejną rzeczą łączącą SCP-268 i rękę węża jest napis na metce czapki, czyli ogród jest miejscem węża. Do Czarnej Królowej i jej działań przeciwko fundacji wrócimy za momencik, a teraz zajmiemy się stosunkami Ręki Węża z innymi organizacjami w uniwersum fundacji. Członkowie Ręki globalną koalicję okultystyczną nazywają wypalaczami ksiąg, ponieważ ci skupiają się na niszczeniu i utajnieniu świata anomalnego. Z tego co nam wiadomo, koalicja zorganizowała przynajmniej jeden najazd na bibliotekę i zniszczyła jej część. Dla nich każdy członek Ręki Węża to zagrożenie wysokiego stopnia. Agenci koalicji mają nakaz strzelać bez rozkazu do każdego zaobserwowanego agenta ręki. Z fundacją SCP rękę węża łączą trochę lepsze stosunki, jednak ruch oporu nie zgadza się z doktryną fundacji, według której świat anomalny należy zabezpieczyć. Członków fundacji nazywają dozorcami, a mimo że przymykanie SCP im się nie podoba, to rozumieją, że niektóre anomalie są zbyt niebezpieczne, żeby chodziły wolno. Organizacje Marshall, Carter and Dark uznają za dobrych współpracowników, nazywają ich handlarzami, ponieważ ich głównym motywem jest skup i sprzedaż wszystkiego co anomalne, często nawiązując stosunki handlowe z koalicją bądź fundacją. Jednakże ręka węża nie popiera sprzedaży anomalii sensu stricto. O kościele zepsutego boga można powiedzieć tyle, iż ręka węża jest niby lekko zaintrygowana, a prawdziwie złe stosunki mają z rebelią chaosu, której członków nazywają szaleńcami z powodu zniszczeń, które zadali bibliotece i ich chaotycznego, agresywnego podejścia do większości organizacji. Przed takimi wrogimi stowarzyszeniami ręka węża chce chronić świat, ludzkość i istoty anomalne, głównie poprzez oddanie i przedstawienie światu anomalii, aby mógł się on bronić przed nimi i samym sobą. Nie chcą być jak globalna koalicja okultystyczna, która pragnie zniszczyć i utajnić wszystko co mogą, jednak rozumieją przy tym, że nie wszystko co anomalne zasługuje na wolność. Odnotowano nawet momenty, w których ręka węża postępuje na tyle radykalnie, że poddaje zniszczeniu niektóre obiekty SCP. Tutaj wracamy do naszej Czarnej Królowej, Alison Chao, która przyczyniła się do zniszczenia SCP-407, Pieśni Początku. SCP-407 to piosenka niezidentyfikowanego pochodzenia, która zdaje się, że była w przeszłości śpiewana przez ludzi. Jej słuchacze uznają ją za uspokajającą i piękną. W pierwszej minucie odsłuchu leczy jej słuchaczy z ich aktualnych stanów chorobowych czy ograniczeń fizycznych.
W następnych następuje jednak niebezpieczny rozrost komórek ciała, a w kolejnych nie ma już odwrotu od przedziwnej przemiany, która sprawia, że niegdyś ludzka istota teraz staje się zbitką roślin, grzybów lub prymitywnych organizmów zwierzęcych, ostatecznie zmieniając się w jedną wielką biologiczną papkę. LS włamała się do placówki fundacji przy użyciu SCP-268 i będąc niezauważalna, najpierw udała się do SCP-914, które silnie jest połączone z jej ojcem, a następnie usunęła wszelkie informacje o SCP-407, przy okazji zostawiając informacje co do zajścia. Czarna Królowa w zostawionym przez siebie liście dewaluuje starania fundacji i określa ich członków wstrząśniętymi wątpliwościami, chroniących się w żałosnych klatkach strachu i ignorancji. Mówi, że głupotą jest stuprocentowe zabezpieczenie wszystkich anomalii, radzi fundacji robić to ze światłością i sercem. Twierdzi, że nie należy być ani owładniętym przez mrok, ani oślepionym przez światło, ale kroczyć pewnie w zmierzchu i spoglądać ponad podziały. Co zdaje się być nawiązaniem do często powtarzanej fundacyjnej maksymy: umieramy w mroku, by ludzkość mogła żyć w świetle. Następnie LS przyznaje, że fundacja tak czy inaczej pewnie będzie obstawiać przy swoim, jednak usilnie prosi o zwrócenie uwagi na jej wcześniejsze postulaty. Zostawiam wam jedną ostateczną prawdę. Ogród jest miejscem węża. Bożkowie strachu i porządku, którzy przychodzą spacerować w chłodnym powietrzu wieczornym, są jedynie gośćmi. Umiejcie dostrzec zło kryjące się w świetle i aromatyczne piękno najbledszego kwiatu ciemności. Podpisane uniżenie LS. PS. Podziękujecie mi za usunięcie tego, co zwiecie 407. Jak widzicie, ręka węża jest na tyle różnorodna w swoich działaniach, że trudno jednoznacznie umieścić ją na spektrum moralności. Nie jest ani dobra, ani zła. Jej szczytna ideologia o niesieniu wolności istotom anomalnym jest często przyćmiewana przez sposoby, w jakie dochodzą do swoich celów. Z bazą w postaci biblioteki i infiltratorami pokroju Alison Chao, ręka węża jest zdecydowanie jedną z ciekawszych organizacji świata fundacji SCP. Jak zwykle zachęcam do pozytywnej oceny filmu, zostaw łapkę w górę, jeśli Ci się spodobał, a jeśli jesteś nowy, to śmiało możesz zostawić subskrypcję, bo następny film o równie ciekawej tematyce pojawi się już niedługo. To była Ręka Węża w skrócie, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.